Cześć, tu Paweł z Piwnego Klubu. A, jest grubo, chociaż jest dopiero 15.15. Zawiliśmy na stoisko browaru Widawa podczas warszawskiego festiwalu piwa. Gościnnie Fermentu Mobile i Filip. No i oczywiście Wojtek. Wojtka przedstawiać nie muszę, bo to zrobiłbym. Opa. Przyszliśmy na co przyszliśmy? No przyszliśmy oczywiście na Fifth Anniversary Porter, leżakowany w beczce po... O Bourbonie Woodford Reserve. Oczywiście z Kentucky. Moim zdaniem jeden z najlepszych bourbonowych beczek, jakie są dostępne na europejskim rynku. A moim zdaniem jest najlepszy piw tego festiwalu. Nie no, piliśmy tam świetne piwa oczywiście, Risy. Kurde, w aromacie jest w ogóle tak czekoladowo. Niesamowite piwo. Próbujesz potwierdzić? Ale naprawdę, taka płynna czekolada. Co ciekawe, kolejne piwo, które po ogrzaniu zmienia swój odczucie, które picie. No. To dosyć naturalne. O, znaczy to akurat nie musimy tego mówić, bo tu już się pojawiło wiele różnych recenzji, które zachwalają. No piwo jest rzeczywiście świetne. Mamy cały czas w lodówce wersję standardową, jeszcze nie wypiliśmy. Bardzo dobrze. No tak, nie no, jasne, naprawdę. No, czuć, że... Znaczy, czuć też po tym piwie, że piwo bazowe musiało być super. Z czym jeszcze przyjechaliście? Bo wy jak zwykle 100 tysięcy kranów i dużo ciekawych pozycji. Jest Simco. Jest Simco Pils. Kurde, fajne. Też masz, nie? Tak, bardzo dobre. To jest takie najlepsze piwo na rozpoczęcie drugiego dnia festiwalu. Jest las, jest też ta kontrasłodowa, no fajne piwo, rzeczywiście. Coś jeszcze, no jest jeszcze niezapomniany smok portery, leżakowany właśnie po rumie chyba, tak? Tak, po rumie z Jamajki. Był też bourbon, czy będzie? Był, wczoraj mieliśmy taki event, można powiedzieć. Zrobiliśmy coś, co często browary robią, czyli akcję, którą nazwaliśmy Czarny Czwartek. I z 8 naszych kranów na 7 były ciemne piwa. Wow, grubo. Czyli zaczynając od tych najmocniejszych oczywiście w Fifth Anniversary. Smoke Porter w beczce po bourbonie, Smoke Porter w beczce po rumie, White Black Kiss, beczki po sherry. Ojej. Lżejsze piwa Liberty Stout, czyli American Dry Stout i Czarny Kur, czyli czwartki. I oczywiście Simco, po to, żeby mieć chociaż jedno piwo jasne na kraju. Akcja bardzo udana. Także bardzo fajnie. Dzisiaj już zmieniliśmy skład na kranach. Jest Silkanapa przede wszystkim. Jest Silkanapa, jest Shark, świetne piwo. Jest Simco, jest Rhino, czyli Smoke Pale Ale, czy Smoke American Pale Ale. Co jeszcze mamy dzisiaj? A i X-Red. Ale to macie poprzednią markę, czy coś nowego powstało? Nie, to jest to, co powstało wcześniej. Super. Po prostu otworzyliśmy następną beczkę. Niewiele tego zostało chyba już, czy jest jeszcze? Nie, my mamy tego dosyć sporo. Tak? Tak. No, znaczy to też dosyć długo leży w beczkach, bo rok, nie? Są beczki po białym winie. A zostały jeszcze dwie pełne. A, no to spoko. No i mamy... 225. A i zostało tam w browarze chyba dwie beczki bourbonowe też zalane. Takie beczki, które już używaliśmy dwukrotnie do portera i stwierdziliśmy, że na koniec zrobimy w tym X-Breta, nie? Skoro już beczka jest, a jakby w tym piwie beczka nie jest najważniejsza, ważne jest to, żeby brety jakby nie miały to z tą drugą częścią browaru, więc to robimy w beczkach zupełnie gdzie indziej. No to żebyś tam tlen się pozostaje, prawda? To też robi robotę. Dokładnie tak. Dobra, powiedz, jak oceniasz? Trudno powiedzieć, że w sumie w tym czasie, czyli 15.30 sobota, ale wczorajszy dzień. Piątek dzisiaj. Przepraszam, dzisiaj piątek, wczoraj się dzisiaj czwartek. Wyrwało ci z kalendarza jeden dzień. No wiesz, ja tak mam niestety. Jeszcze przylecieli rano, nie było miejsca w busie. Czwartek był bardzo pozytywny. Prawda? Chociaż deszcz, bardzo... ale z drugiej strony tak, ale mimo wszystko dużo ludzi. Wiesz, jest deszcz, ale mimo wszystko to jest jeszcze wrzesień, nie jest tak zimno jak... na poprzedniej edycji, która była jesiennej, która była w październiku. Zresztą na wiosnę, wiosenna edycja też była bardzo zimna.
Była prawda. Natomiast no, na Warszawę zawsze można liczyć. Tutaj ta pogoda, ponieważ jesteśmy na strefie VIP Legii, jest skryta trybuna, zadaszona, więc ten deszcz, deszcz jakby na Warszawę jakoś tak nie ma dużego wpływu. Na przykład wiesz, we Wrocławiu, gdyby 3 dni padało, no byłaby tragedia, prawda? Tutaj jednak jesteśmy pod dachem, jest... To jest plus. To jest wielki plus. Zresztą Warszawa jest wiesz, specyficzna, jeśli chodzi o Polskę i festiwal ten warszawski. Ja śmiem twierdzić, że w Warszawie zrobiłbyś festiwal poniedziałek, wtorek, środa i było dużo ludzi, nie? Tak, no to wiadomo, to jest inny rynek. To jest inny rynek, tak. No pewnie. Panie Wojtku, pana zdrowie. Zdrowie. Zdrówko. Filip, mogę do ciebie? Jasne. Powiedz, bo jak już jesteś, czemu tu jesteś? Jakieś plany macie wspólne? Nie, żartuję. W ogóle Sopoba oczywiście, za pomysł, za projekt, Fermentu Mobile. Dziękuję. Bardzo wiele browarów, z którymi rozmawiamy, korzysta i bardzo wiele browarów, do tego zaraz przejdziemy, bardzo wiele browarów i myślę, że to będzie bardzo pozytywne, się dziwi. Dziwi się z kilku powodów. Po pierwsze, że można osiągnąć te ciekawe efekty, że jest zupełnie inaczej niż w przypadku innych drożdży. Nieważne, czy to płynne drożdże, czy niepłynne, czy sypkie, jest inaczej. Powiedz, jakbyś mógł tak w kilku zdaniach streścić historię. Wiem, że to jest takie pytanie dość otwarte, bo jednak trochę czasu minęło. I to, co w ostatnim czasie się ciekawego wydarzyło, jakie macie plany na przyszłość, opowiedz chwilę o pomyśle o Fermentu Mobile. To pomysł był taki, że ja zacząłem ważenie piwa już w domu. Dosyć dawno, to 12 lat temu byłem takim wczesnym jakby piwowarem domowym, ale nie wypalałem się spoza mojej kuchni, także po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że to faktycznie jest to, co mi kręci w życiu, tak? Jak chyba wielu z nas, wielu piwowarów domowych, którzy przyszli na zawodowstwo. To jest wytłumaczenie dla alkoholizmu. Również, tak. Natomiast no... W moim życiu zawodowym nastąpił pewien przełom i ja stwierdziłem, że być może to jest ten moment, kiedy trzeba właśnie przestawić zwrotnicę na zupełnie, jakby w zupełnie innym kierunku, tak, i pójść jakąś nową drogą, tak? A ponieważ ja zawsze lubiłem być w życiu oryginalnym i robić coś, czego inni albo nie robili, albo rzadko robili, to stwierdziłem, nie będę zakładał swojego browaru, zrobię coś innego. I wymyśliłem firmę drożdżową, no bo takiej nie było jeszcze, no więc jak nie ma, to ja zrobię taką firmę, tak? I mówię to zupełnie serio. Nastąpiła taka koniunkcja pewnych warunków, pewne moje znajomości rodzinne, czy takie no przyjacielskie, okazały się jakby bardzo pomocne, tak? Mój wspólnik, który jest mikrobiologiem, i on jakby tak odpowiada za tą całą część laboratoryjną, on jest tą taką bazą wiedzy, no bo to trzeba mieć doświadczenie. Ja natomiast jakby jestem tym takim no, interfejsem do rynku i wiem, jak robi się piwo, tak i tak dalej. I z połączenia tych dwóch jakby kompetencji wyszło właśnie Fermentum Mobile. No i nikt nie wiedział, czy to wyjdzie, bo to albo no wyjdzie, jasne. Albo nie wyjdzie. Czy ten rynek jest już na coś takiego gotowy, czy nie. No, jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. No tak to było. No ale wygląda na to, że ten pomysł chyba się sprawdza. Myślę, że tak. To na pewno. To tego nie trzeba komentować, bo to widać. Ale jest jeszcze inna rzecz. Rynek drożdżowy, to tak dziwnie zabrzmi, ale też bardzo się rozwija. Zwróćcie uwagę, że jest ciekawych inicjatyw. Już nie mówię o inicjatywie Szymona z ich Żyrardomyces i Biowar, tak, czy Biowar, jak to tam nazwać. Czyli zbierania drożdży, eksperymentowania z drożdżami, drożdżami dzikimi, z drożdżami szlachetnymi, tak. Blendowania drożdży. To jest też bardzo ciekawe. Także rynek na pewno się rozwija. Wojtku, wspomniałeś też o współpracy. Mógłbyś rozwinąć jakieś pomysły? Czy no, to się wydarzyło, to pewnie wszyscy wiedzą. Wiesz, Fermentum Mobile to było dla nas zbawienie, jeśli chodzi o drożdże do piwa pszenicznego. I tutaj moim zdaniem gwoździe banany FM41 nie mają w tej chwili konkurencji dla siebie na polskim rynku. Teraz zaczęliśmy od Filipa próbować na kolejny szczep FM55, przepraszam, Zielone Wzgórze. To jest szczep do Vermonta. Do Vermonta. Czyli takie a la Konany. Tak? I
Nie śpicie. I... Vermont Modzie, no, robicie też do Vermont. No, no tak, tak. Ja jestem super zadowolony. Tak? Naprawdę. Jestem z nich super zadowolony, że dały nam to czego żeśmy szukali. Że naprawdę. A to, co powiedziałeś, to jest prawda, że wiele, no, to idzie, to jakby do nas wszystko idzie gdzieś tam skądś. No tak, ja. Zwłaszcza ten świat craftu amerykańskiego jest jakby o krok przed nami cały czas. I tam, ja ostatnio miałem okazję być w wielu browarach w Stanach, ważyć w Stanach i w Kanadzie. Aha. I rzeczywiście jest tak, że niektóre browary mają swoje blendy. Blendują drożdże, używają tych samych drożdży. Tak, jasne. Wielokrotnie. Potem te szczepy gdzieś tam przychodzą do, czasami do, jakby do sprzedaży, wiesz, trafiają do laboratoriów, które nam narzędzia, często trafiają dalej. Może nie przypadkiem, ale podczas takich inicjatyw się tworzą tak naprawdę nowe szczepy drożdży. No jasne. Da nam ma, że tak powiem, gościa na stanie drożdżowca swojego. No i mają faceta też takiego znajomego, który jeździ po świecie i zbiera gdzieś tam właśnie różne dziwne rzeczy. Przywiózł im drożdże z butami. To jest z Himalaya. Podoba mi się. W ogóle ciężko powiedzieć, co z tego będzie, nie? No ale chłopaki, akurat jak byłem, to mieli je dostać i zacząć się tam marzać. Także mamy kolejne elementy układanki, prawda? Po chmielu, po beczkach. Tak, jest. Tak dokładnie. Po chmielu, po beczkach. To jest coś, co jest najświeższe tak naprawdę. Teraz mamy. Drożdże. Będzie albo już następuje, albo kolejnym etapem będzie próby właśnie eksperymentowania z drożdżami. Też uważam, że to jest ciekawy temat. Zwłaszcza, że no tak jak powiedziałem, wy nie śpicie i temat chmielu, czy słodu, czy wody jest właściwie może nie odkryty, ale najbardziej odkryty spośród tych czterech, czyli drożdże są najmniej odkryte. Czyli co, no, moim zdaniem jest, sytuacja z chmielem się troszkę już zapętliła. Tak, prawda? Plantatorzy chmielu i firmy, które się tym zajmują, moim zdaniem już troszkę przegrzały atmosferę, bo tak. Straszna była presja na nowości w chmielu. Pokazywało się rocznie, w latach ubiegłych, rocznie się pokazywało bardzo dużo nowych odmian. Natomiast dlaczego plantatorzy też to robili? Dlatego, że była presja z rynku, prawda? Natomiast program wprowadzenia nowej odmiany chmielu na rynek kiedyś trwał około 10 lat. W tej chwili, ponieważ była presja z rynku, to zostało maksymalnie skrócone, ale przez to też niektóre nowe odmiany bardzo szybko się redukują, prawda? Czyli po kilku dobrych zbiorach nagle mamy takie załamanie się tego chmielu i jest problem z jego dostępnością lub z jego jakością, bo albo nie obrodzi tak jak powinien, albo nagle dramatycznie spada jego jakość. Tak. Także tutaj chmiel już mamy jakby przerobiony, prawda? Wiemy, że tutaj się już zbyt wiele się w tym materiale już nie wymyśli, poza tym, co mamy, prawda? Natomiast drożdże są fascynujące, prawda? No słody, powiedzmy, no też mamy tam paletę temat słody. Obstukany, jasne. 50, tutaj też jakby niewiele nowego można w tej materii wymyślić, prawda? To, że to jest temat drożdże, są tematem do rozwoju, to pokazują też różne projekty, które pokazują, że można drożdże zebrać kurde z drewnianych desek, no my też skidla mamy, i z łazienki, tak? My też mamy Bret Krasdawiensis i... Bardzo piękne to jest. Ale to jest właśnie o to chodzi, bo to może dać coś nowego, co z rewolucją nie dzieje, przede wszystkim o co tu się przychodzi. No, żeby dobrze robić dobre piwo, tak? Czyli smak i aromat, coś ciekawego, co wnoszą drożdże, no to skąd one są. To jest cel, tak mi się wydaje. No, może kupię, natomiast jeśli chodzi o drożdże szlachetne, to szczerze polecam. Dziękuję. I myślę, że tym optymistycznym zamkniemy tę dyskusję, a resztę przeniesiemy w kuluary. Polecamy. Trzymajcie się, na zdrowie, cześć. Opusta.